Też tak macie czasami, że dzwoni budzik, wyłączacie go i budzicie się po jakimś czasie? No właśnie. Chciałem zrobić malutką przerwę, ponieważ tak się pozacieniałem, że czekam aż przestanę krwawić. Dlatego szykuję sobie właśnie kosmetyki, tutaj pędzle, wszystko, stanowisko, żeby po prostu nagrać część makijażu. Część albo cały makijaż, zobaczę jeszcze. Jest to ciekawe, jak ona będzie wyglądała na mnie, bo chyba jeszcze takiej fryzury nie miałem. Natapirowana na lata właśnie 80. 90. Myślę, że będzie spoko. Marynarka, którą przywiozłem z Londynu. Przypiąłem kilka takich właśnie przypinek. Jeszcze A jak Adelon. Nie wiem, które okulary, czy takie, czy takie. Nowe buty, tym razem czerwone, połyskujące. Są to buty polskiego producenta, Filipczyk. I mam praktycznie wszystkie, praktycznie. Większość butów mam właśnie z tej firmy. I naprawdę są wytrzymałe i wygodne, bo o to przede wszystkim też chodzi. Nie można po pół godziny jęczeć, że nogi bolą i na przykład koniec imprezy, prawda? Nie mam pojęcia jeszcze, która torebka będzie pasowała do dzisiejszej stylizacji. Względem włosów te kolczyki po lewej stronie mogą po prostu zaginąć. A tutaj jeszcze wyczyszczone szczurki, czyli po prostu dodatkowy lace front, który przykleję sobie już, gdy założę perukę. Przed samym wyjściem, czyli w przedpokoju, mam przygotowane już właśnie tipsy, ułożone kolejno. Pomalowałem je wczoraj. Klej też już na miejscu. No i tak, to jest praktycznie ostatnia czynność, którą wykonuję, bo najpierw trzeba się ubrać, założyć wszystko. Jeżeli właśnie chodzi o takie dłuższe tipsy, to wtedy najlepiej jest zamontować je na koniec. Czas ucieka, pora na make-up. Zacząłem od pielęgnacji, czyli po goleniu i tak dalej. Produkt Nuxe. Zostawiłem sobie ulotkę, żeby Was nie okłamać. Jest to wygładzająca baza perfekcjonująca 5 w 1. Ale ładnie pachnie. W ogóle produkty Nuxa bardzo ładnie pachną, ale nie są to zapachy przytłaczające. No i na pewno nie ucieka w żaden sposób skuteczność produktu przez zapach, bo niektóre niestety tak mają, że jak mają świetny zapach, to praktycznie nic nie robią. Ale bardzo przyjemny efekt, taki nawet delikatnego chłodzenia. Wiecie, że ja lubię mieszać podkłady, dlatego dzisiaj zrobię dokładnie to samo. Po co mieszać podkłady? Niektórzy mieszają po to, żeby uzyskać idealny kolor. Ja mieszam po to, żeby na przykład w tym miejscu nałożyć coś mocniej kryjącego, ponieważ tutaj szybko przebija zarost. Natomiast na resztę skóry nałożę też coś kryjącego, ale mimo wszystko konsystencja będzie lżejsza. Okolice zarostu, Makeup Studio, podkład, który Wam już kilka razy na pewno pokazywałem. Naprawdę jego krycie jest prześwietne. Słyszałem, że bardzo często jest używany do makijaży ślubnych. Że właśnie spełnia swoje zadanie. Jak dla mnie spełnia, na scenę jest idealny. Zabrałem go ze sobą również właśnie do Londynu na te imprezy. I powiem Wam szczerze, że naprawdę super się trzymał. Jakiś czas temu dostałem z Minty Shop gąbeczki welurowe. Nie mam o nich jakiegoś specjalnego zdania. W sensie nie są ani złe, ani dobre. Nie są złe. Ale jeśli widzicie jakieś większe różnice w ich stosowaniu, bo na przykład takie lubicie, to dajcie znać w komentarzach. Ja Wam kilka razy już też wspominałem, że praktycznie zawsze makijaż robię gąbeczką na sucho. I z tego, co czytałem po komentarzach, już wielu z Was też próbowało takiej metody. Okej, co z resztą twarzą, no bo tak nie zostanie. Fenty Beauty. Podkład, który też już jakiś czas używam, chociaż ostatnio o nim troszeczkę zapomniałem. I tak dobrze widzicie, nakładam tą całą gąbką, ponieważ ta resztka, która jest, ona bardzo ładnie łączy się właśnie z Fenty Beauty. I nie wiem, czy to widać w kamerze, ja to widzę przy tym białym świetle, że może się wydawać, że właśnie Makeup Studio jest taki bardziej, no w sumie oliwkowym, natomiast kolor Fenty Beauty, który tutaj mam, jest bardziej taki żółtawy. Ale one bardzo fajnie się połączą i zobaczycie, że one będą tworzyły całość. Tym bardziej po bakingu.
nie ma opcji, żeby tam się coś wyróżniało. Zresztą dwa, tutaj też jest warto nałożyć tego podkładu. Jeśli chodzi o korektor, to ja nieustannie używam Revolution Super Size i myślę, no, jeszcze mnie nie zawiódł. On się super sprawdza. I też uwielbiam go używać jako bazę pod cienie, więc też na pewno zaraz go użyję jeszcze raz. Asy tu trochę. Jakbym bredził, to sorry, ale wczoraj dopiero mi gorączka przeszła. Zrobiłem sobie właśnie baking. Laura Mercier. Kupiłem puder przed wylotem. Użyłem go już kilka razy, jestem bardzo z niego zadowolony. Zanim się powypiekam, pokażę wam coś, co już ci, którzy widzieli vloga, to widzieli. Wiedzą, o co chodzi. Kupiłem sobie lusterko Jeffree Star. Takie, które mi najbardziej odpowiadało kolorystycznie. Dzisiaj pasuje mi do tęczówki. Także będzie coś nowego w kadrze. No. I pora ściągnąć nadmiar pudru. Pewnie pojawią się komentarze, że znowu to jest mumia, ale dodam jeszcze, w sumie już po części o tym powiedziałem, że no, faceci mają inną fakturę skóry, a przede wszystkim odrasta im zarost. I oczywiście są też mężczyźni, którzy malują, robią make-up oka i zostawiają przy tym zarost. Okej, mi osobiście by się to nie zgadzało z moją wizją artystyczną i z tym, co robię, czyli po prostu wcielając się w daną postać, czy stylizując się po prostu, no niestety, ale przebijający się zarost, albo w ogóle zarost mi osobiście nie odpowiada w to, co lubi. Konturowanie i tutaj paleta NYX, widać, które najbardziej używam. I mogłoby się wydawać, że czasami to konturowanie, szczególnie przy linii włosów, jest zbyt mocne. Otóż nie. Jeżeli przykleja się perukę, to często lace front jest za ciemny w stosunku do podkładu, który używamy. Dlatego kilka razy wam już wspomniałem o tym, żeby patrzeć na to, jakie peruki zamawiacie, bo jeżeli zamawiacie z siatkami ciemnymi, które są najczęściej po prostu przeznaczone dla ciemnoskórych kobiet, to niestety, ale będzie problem, nawet jeżeli tę siatkę przytnie się bardzo blisko czoła, bardzo blisko linii włosów. Są siatki beżowe, ja całe szczęście większość takich siatek właśnie mam i w ogóle dużo lace frontów tkam sam, ale mimo wszystko one też mogą się wybijać, dlatego warto jest tutaj ładnie wszystko przyciemnić i te lace front wtedy się też wtopi. Mój ulubiony pędzel do konturowania nosa, gdzieś tu pewnie jest, o proszę bardzo, jest. I ponownie paleta właśnie z NYX. Chciałem przyszpanować, ale mi niewygodnie. Ale do makijażu oka na pewno się to lusterko przyda. Nakładam na powieki dolne puder. Warto jest też nałożyć w ogóle na czoło, bo gdy na przykład mamy tendencję do tego, żeby unosić brwi, gdy maluje się oko, to wtedy też coś tam może się jeszcze odłożyć. A tak nie ma jak. A tak nie ma jak. O matko. Bardziej podkreślić pulaski. Przejrzałem bardzo dużo zdjęć z lat 70., 80., 90., bo event jest właśnie przewidziany na takie lata. Chciałem połączyć trochę szaleństwa, ale z elegancją. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o same cienie, wybrałem paletę Off Tropic. Tutaj są praktycznie wszystkie kolory, których potrzebuję. Zacznę od zieleni, która wyciągnie trochę oko do góry. To oko poszło do góry i będzie się łączyło trochę z brwią. Taki pewnie seledyn wyjdzie, ciemny. Przypominam wam, że to jest inspiracja, bo gdybym miał się utrzymać tak wszystkiego, co w tamtych latach się działo, to na pewno, to na przykład nie mógłbym sobie później użyć rozświetlenia tyle, ile bym chciał i tak dalej, więc przez to, że moje brwi są różnej długości, to trzeba to wszystko wyrównywać właśnie make-upem. Tak,
Patrzę na te swoje kolczyki i dołożę jeszcze tutaj z palety też NYX Ultimate, takiego bardziej żywego. Bo ten to poszedł w taką czerwoną pomarańczę, a mi zależy na jednak pomarańcz, pomarańcz. Boję się trochę tej ich niebieskości, chociaż jest tak piękna, że chyba muszę. No i czas na coś troszeczkę ciemniejszego, czyli właśnie, co by tutaj użyć? Na pewno jako bazę kredka z Lovely. No jest już trochę styrana życiem, jak ja to mówię. Ale tylko i wyłącznie przez to, że naprawdę jej używam. Mały pędzel. Ale paletę Alicia Edwards z Anastazji, ponieważ też się zastanawiałem właśnie nad taką kolorystyką. No i tutaj jest idealna czerń. Bardzo dużo ludzi zapomina o tym, że gdy malujemy oczy, specjalnie podciąga się brwi, żeby właśnie wszystko ładnie wyblendować. I często jest tak, że później wszystko się chowa, bo chodzimy w ten sposób. Nie robimy ciągle tak. Trzeba dobrze rozplanować, żeby jednak wszystko było widoczne. Bardzo lubię właśnie z tej kolekcji Vibomood, takie płynne cienie, właśnie metaliczne. Bardzo je lubię. Zobaczyłem jedną bardzo ciekawą rzecz. Chyba u Niki Tutorials, gdy ona chyba z 5 lat temu robiła makijaż właśnie stylizowany na lata 70., 80., że właśnie nasada brwi była żółta. I bardzo korci mnie, żeby to zrobić. Użyję tutaj maskary do brwi z Golden Rose. I najpierw wyczeszę porządnie swoje. No i już widzę, gdzie muszę co domalować. Cieniutki pędzelek. Nabieram tak naprawdę maskarę właśnie na pędzelek. Przedłużam brwi. Nie wiem, czy tam sąsiedzi zwłoki jakieś przenoszą, czy co. Rzęsy, linię wodną zostawiam na sam koniec, żeby mi się oko po prostu nie spłakało. Teraz można wyczyścić to, co już jest niepotrzebne. Można teraz poszaleć z konturowaniem. Dlatego zostawiłem je na takim etapie, ponieważ spróbuję wykonturować tutaj bardziej różem. Paleta z Make Up Revolution. W sumie połączę ich kilka. Myślę, że najbardziej te dwa. Tak jak Wam wcześniej wspomniałem, rozświetlenie. Paleta Golden Rose. Tutaj są takie bardzo ciekawe trzy odcienie. Użyję akurat tych dwóch dolnych, czyli oprócz tej miedzi tutaj. I nakładam jeszcze tutaj. Dla mnie to jest wtedy takie zabezpieczenie, że na pewno, nawet jeżeli gdzieś tam zacznie łza drążyć sobie tunelik, to nie spłucze mi całego makijażu. Usta maluję swoją ulubioną konturówką, jak widać. Muszę kupić drugą. To jest jedna z moich bardziej ulubionych pomadek, czyli Fenty Beauty. Czarna kredka, która była jako baza też pod czarny cień. I nią robię linię wodną. Czemu ty jesteś taka brudna?
I nawet jeżeli oko zaczyna odrobinę łzawić, to ona nie wypływa. Tuszuję rzęsy i przyklejam sztuczne. Jeżeli chodzi o tusz, Bad Girl Bang z Benefitu. Musiałem się uwalić. Rzęsy przymontowane, dolne podmalowane, linia wodna też jest, wszystko jest. Więc trzeba zacząć się przebierać, montować kłaki, resztę. Ale jeszcze wcześniej mgiełka. Tak jak myślałem, graża się spóźni, więc dogram sobie jeszcze raz czołówkę. Tak wygląda już ostateczna stylizacja ze wszystkim. No jeszcze... Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał. Teraz pewnie zobaczycie przebitki z eventu. Ja się z Wami żegnam i do kolejnego wideo. Proszę bardzo, tam jest szosa, tu jest nawigacja. A tu co? Boże! Tu się rozebrał! Wiesz, oni po prostu, no to mają, oni tę rozrywkę teatralną mają w takim po prostu małym paluszku. To jest zawsze tak perfekcyjne. Dobra. Czy wyglądam jak Britney? Patrzcie, to jest moje dzisiejsze narzędzie zbrodni i zaraz jak graża nie przestanie pierdolić farmazonów, to tak będziesz. Ale najpierw poczekam, aż mnie zawiezie. Proszę Państwa, jedziemy na event. Stoimy aktualnie, ponieważ piesi idą sobie, proszę bardzo. A tam roboty. Fascynujące. O kurwa, coś się stało. A tu graża. Proszę, graża zaraz kogoś rozjedzie. O, graża, ja już widzę pierwszą ofiarę, ponieważ idzie tam długowłosa dziewczyna. Graża na pewno zrobi sobie pyłkę. Graża kierowca. Nie wie, gdzie jedzie. Nie wie. Proszę, proszę, gdzie nas wywiozą. To na pewno nie jest tu. Na pewno nie tu? Tak, mi się wydaje. Aha, dobrze. Proszę Państwa, proszę bardzo, kierowca z wieloletnim doświadczeniem, proszę, proszę, zmieniamy teraz buty. Uch, ja sobie spokojnie nagrywałem tutorial. Ostatni. Proszę bardzo, jest i Chimera, która specjalnie na nas poczekała. I specjalnie wyszła po nich na tą podłogę. Strasznie, zobaczcie, co my przyszliśmy no właśnie z grażem. O! Ależ proszę. Graża. Nic, zagrywam do vloga. Kto tutaj jest? Kto tutaj jest? Ja tu jestem. Nie wiem. Ty musi na pierwszym planie. Co chcesz? No. Dobra. Na pierwszym planie Enzo. Gdzie Enzo? No na telefonie. Ja. Nawet oczu nie zdążyłam pomalować. To chodzi, idziemy cię umalować. Proszę bardzo, ty tu jest. Nie. Karolina. Karola. Teraz uczymy się od najlepszych. Proszę, wypchnij się, wepchnij się. Czyli po prostu macie darmowe szkolenie z tego, jak zrobić sobie zdjęcia na evencie. Na mnie, super. Fajnie, jest jedno. Dobrze. Po zdjęciach. Proszę. Tak. O! Proszę, sama sobie ukręciłaś? Proszę Państwa, jesteśmy po wyczerpującej sesji zdjęciowej. Montażerka jest z nami. I co? Powoli się będziemy zabijać. Było cudownie. Dziękujemy. Nie widzę Cię. Nie tu. Proszę bardzo, tak wygląda droga do samochodu z perspektywy osoby nagrywającej. It's a man. O, proszę.
Właśnie dotarłem do domu, Graża mnie podrzuciła i co? Jeszcze straciłem u niej w samochodzie. I psa, chłe, chłe, chłe. Proszę bardzo, zdjęcia, które były drukowane na miejscu. Tu po prawie wygląda zdjęcie do jakiejś kampanii. No i jeszcze rzut makijażu po imprezie, czyli po kilku godzinach. O! Chwała się trzyma, makijaż się trzyma, wszystko się trzyma. Nogi się nawet trzymają po tych nowych butach.